Narodzenie Pana Jezusa. Matko, oto jestem. Jestem przy Twoim sercu, o niepokalana matko. Podążam za Tobą drogą tajemnic różencowych, zgodnie z Twoimi wskazówkami. Dziś ruszam wraz z Tobą i Twym oblubieńcem Józefem do Betlejem, aby uczestniczyć w zapowiadanym od wieków największym cudzie, narodzeniu Boga na Ziemi. Ewangelia Łukasza tak opisuje to wydarzenie. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki. I położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam wydarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę. Leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Oto wielka tajemnica wiary. Oto Boże plany, które zostały ci matko zwiastowane, teraz stają się ciałem. Uczestniczyłaś w narodzinach świętego Jana, gdy nawiedziłaś Elżbietę. Dane ci było bezpośrednio uczestniczyć w wypełnianiu się Bożych obietnic. W czasie zwiastowania usłyszałaś, że w szóstym miesiącu jest ta, która uchodziła za niepłodną. Pozostałaś wówczas trzy miesiące u swej krewnej, a więc do czasu narodzenia tego, o którym usłyszałaś od anioła. Bóg spełnia swe obietnice. Mogłaś się o tym dosłownie, a nawet wręcz namacalnie przekonać. Czy jednak potrzebowałaś tych znaków, matko? Twój pośpiech w podążeniu do Elżbiety i radość słów, magnifikat wskazują na to, że Twoja postawa jest dla nas znakiem. Oto możemy teraz się zachwycać wielkością Twego fiat, bowiem Ty nie wyczekujesz znaków, lecz pragniesz uczestniczyć w zapowiedzianych wydarzeniach. Cała stałaś się dla Boga, cała pragniesz być tam, gdzie On realizuje swe plany. Teraz jednak, o niepokalana matko, nadchodzi moment, kiedy ma się wypełnić obietnica, która wprost dotyczy ciebie. Oto człowiek porodzi Boga. Oto twoje dziecie nazwane będzie synem Bożym. Oto stworzenie porodzi swego stwórcę. Już same te słowa sprawiają, że umysł ludzki zaczyna się plątać, wszelkie prawa ludzkiej racjonalności stają wobec sprzeczności. Stać się ma bowiem coś, co po ludzku nigdy nie może się wydarzyć. Ty, matko, wobec tej tajemnicy postawiłaś pytanie i dałaś nam znak, iż nie było ci dane zrozumienie wszystkiego. Ty również stanęłaś wobec nieskończonej tajemnicy. Odpowiedź znalazłaś w zaufaniu Bogu, w pewności, iż taka jest Jego wola. A skoro tak, to On może wszystko uczynić. Matko, co czujesz, jako matka, która pod swym sercem nosi największą tajemnicę? Co czujesz, kiedy wyruszasz z Józefem w drogę do Betlejem? Każda kobieta, ruszając w długą drogę, a spodziewając się czasu rozwiązania, z pewnością martwiłaby się o wiele spraw, starałaby się z przezorności zorganizować wiele rzeczy, które będą jej potrzebne. Być może matka w takiej chwili poważnie by się zastanawiała, czy w ogóle jest sens ruszać w drogę, skoro nie jest to konieczne. Więcej nieznany jest czas i miejsce, gdzie ma przyjść na świat zapowiedziany Mesjasz Pan. Może to się wydarzyć w drodze, może w Betlejem, a przecież cel wizyty nie jest związany z odwiedzinami rodziny, a zatem czas narodzenia nie będzie w dogodnym dla kobiety miejscu. Narodziny dla matki są szczególnym momentem, jest to chwila na którą się z radością czeka miesiącami, ale jest i to chwila bardzo poważna, której nie można lekceważyć. Ty jednak, matko, ruszasz w drogę z Józefem, jakby to była oczywistość, jakby z tym faktem nie były związane żadne wymagania, niebezpieczeństwa, trudności. Po prostu Józef wyrusza w drogę do Betlejem. Nawet ewangelista nie zaznacza, że zabiera ciebie, że była to wasza wspólna decyzja. Józef, zgodnie z rozporządzeniem, pragnie się zapisać razem z tobą więcej z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna, a zatem wyruszacie razem w drogę do Betlejem. Matko, co czujesz? Kiedy jako kobieta zdajesz sobie sprawę, iż dzień narodzin dziecka coraz bardziej się zbliża? Myślę, że ty, matko, zdajesz sobie sprawę z tego, kiedy może nadejść ta chwila. Jesteś świadoma, że gdybyś nie wybrała się z Józefem, narodziny Jezusa miałyby miejsce w czasie nieobecności twego oblubieńca. A zatem świadomie wybierasz się w drogę, która będzie dla ciebie wielkim wyzwaniem. Pragniesz być w tej jedynej i szczególnej chwili razem z Józefem, a Józef również pragnie być z tobą i Jezusem. Jakie to piękne być razem z osobą, która jest bliska sercu w Bożych sprawach, razem w nich uczestniczyć i je przeżywać. Po waszych zaślubinach, Józef został poddany niezwykłej próbie, nie uczestniczył w zwiastowaniu, nie miał więc pewności, że to, co się dzieje, jest Bożym planem. Dopiero słowa anioła w czasie snu sprawiają, iż pozbywa się wątpliwości. U początku drogi twego wybrania nie było wam dane być razem, teraz, jak się wydaje, świadomie pragniecie we wszystkim, co się wydarzy, razem uczestniczyć. Jesteście poza ślubinach, jesteście małżonkami, a zatem w tak niezwykle ważnych chwilach małżonkowie starają się być razem. Matko, czy mogę zapytać, ile w tych wydarzeniach jest Twoich wskazówek dla nas, a ile dla Józefa? Pragnęłaś być z Józefem w czasie narodzin Jezusa, by wesprzeć Józefa w jego duchowych zmaganiach. Czy też jest to również znak dla każdego z nas? Dziękuję Ci, Matko. Bowiem wszystko, co tu dostrzegam, odbieram jako wyraz Twojej miłości również dla mnie. Jakże często doświadcza się zwątpienia, wątpliwości w duchowych zmaganiach, a ty swoją postawą uczysz, że trzeba zaufać Bogu i nie poddawać się pokusie. Jeśli ty, choć miałaś ku temu wszelkie prawa, by czuć się niepewnie, doświadczać wielu wątpliwości przed wędrówką, wyruszasz! Jednak w drogę do Betlejem. Zatem przypominasz, że Fiat znaczy Fiat. Matko? A jeśli w Betlejem nie będzie odpowiednich warunków dla kobiety, dla której nadejdzie czas rozwiązania? Jeśli spotkasz się z obojętnością, czy też złośliwymi uwagami, że jest to wyraz nieodpowiedzialności, by w takim stanie ruszać w daleką drogę i nie uzyskasz niezbędnej pomocy, to jak sobie poradzisz wśród obcych ludzi? Matko, ja nie umiem pozbyć się tego rodzaju myśli ludzkich kalkulacji. Jak ty, matko, sobie poradziłaś, bowiem przez fakt wybrania na Matkę Bożego Syna. Bóg nie pozbawił cię ludzkiej natury i uczuć. A zatem zaufanie Bogu, zdanie się na Jego pomoc i wsparcie musiały się mieszać z wieloma wątpliwościami, wyobrażeniami, lękiem, który zawsze odczuwa kobieta, kiedy nadchodzi dla niej tak szczególna chwila narodzenia dziecka. Ile matko jest w tym zarówno ofiary, ale i pokory. Wobec Bożych planów. Przypomina mi się, matko, jedna scena z życia świętego Filipa Neriusza, który został poproszony przez papieża, by zweryfikować sprawę pewnych objawień. Udał się niemal natychmiast, by odwiedzić osobę, która miała ponoć dostąpić tej łaski, by dane jej było przekazać światu Boże przesłanie. Kiedy przybył na miejsce, Będąc nieomal przemoczony od deszczu, poprosił by ta właśnie osoba zajęła się jego ubraniem i zabłoconymi butami, spotkał się wówczas z wielkim zdziwieniem i niechęcią ze strony owej osoby. Oto ona, wybrana przez Boga, teraz ma się zajmować takimi sprawami? Wówczas święty Filip, nie czekając następnego dnia, powrócił do papieża. I zakomunikował, iż z pewnością w tym wypadku nie ma najmniejszych śladów Bożego działania, brak pokory był dla niego niewątpliwym argumentem, który pozwolił na jednoznaczną ocenę. O niepokalana jakże pouczająca jest twa skromność i pokora, nie szukasz wywyższenia chwały tego by tobie służono lecz cała jesteś oddana sprawom Boga co jednak dzieje się w twym niepokalanym sercu kiedy w tak skromnych i ubogich warunkach bierzesz na ręce małego Jezusa on niczym się nie różni od podobnych nowonarodzonych dzieci a ty wiesz że trzymasz w ludzkiej postaci Boga stwórcę Pana wszechświata, co czujesz w tej niezwykłej chwili? Oto zapowiedź wypełniła się również w twoim życiu. Stałaś się matką syna Bożego. Czy jednak, nie mając żadnych znaków, widząc jedynie małe kwilące dzieciątko, człowiek może w takiej chwili uwierzyć i wyznać, To jest mój Bóg i Pan. Chciałby się zapytać: A jak to sobie wszystko wyobrażałaś? Jakie objawy rodziły się w twym sercu i co teraz czujesz, gdy Jezus przyszedł na świat? To, co było zapowiedziane, już nie jest tylko oczekiwaniem, lecz dostrzegalne wszelkimi zmysłami: widząc, dotykając, słuchając, mamy pełny ludzki obraz, pełną odpowiedź na wszelkie wcześniejsze pytania i wątpliwości. Co wówczas doświadczyło twe niepokalane serce? Jakże to zadziwiające, matko. Zadziwiające tym bardziej, że opowieść pasterzy rodzi wiele nowych pytań: Co tak naprawdę się dzieje? Co będzie się działo, gdy narodził się Boży, syn? Bóg przyszedł na świat. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu. Chciałoby się zapytać: skoro pasterze przyszli i opowiedzieli o tym, co widzieli i co im Anioł powiedział, to kto się temu dziwił? Czy dla ciebie, matko, te słowa nie były również zadziwieniem? Oto, Aniołowie ogłaszają światu fakt narodzin twego syna. Co zatem jeszcze się wydarzy? Co ciebie czeka? Na co masz się przygotować w najbliższym czasie? Trudno nawet myśleć o dalekiej przyszłości, skoro po narodzinach dzieją się już rzeczy nieprzewidywalne i mają miejsce niespodziewane odwiedziny i opowieści? Ty jednak zachowujesz wszystkie te sprawy i rozważasz je w sercu swoim. Czy nie jest to, matko, odpowiedź? I wskazówka dla nas, iż nie jest Ci dane wiedzieć o wszystkim i wszystko rozumieć? Dziękuję Ci, Matko, za tę jakże pouczającą lekcję. Dziękuję Ci za Twoje fiat, które dzisiaj mogłem nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć. Ave María.